Zobaczcie, Dax, ale nie poznałem go, bo czego nie ma? Wąsika. No nie właśnie, wąsika. Witam serdecznie. Kurde, gdzie wąsik? No zgoliłem, trzeba zmienić image. Nie ma wąsa, ale kiedyś jeszcze będzie. Teraz jesteś podobny zupełnie do nikogo, jak mówi klasyk gatunku. Dokładnie. A wąsikiem każdy cię zapamiętał. Tak, no wąsik będzie, miał ogólnie być, no ale zgoliłem go. Myślę, że może nawet na jutro szybko sobie go zapuszczę. A czemu nie? Parę osób mnie pytało i mówią, słuchaj, on trenował Muay Thai, to on wygra ten turniej. Tak, bo to prawda. Ty tu postrzegasz to jako turniej, czy jako nawalankę taką jak na dyskotekach? Biłeś się kiedyś w tłumie? Biłem się, mówię, pod Stokrotką w Ostródzie. Tam taki był jeden taki Bartek, główna siedziba Pentagonu, nazywałem solóweczkę. No, w sumie nie wiem, czy można to nazwać, ja nie wiem, jak można to nazwać nawet. Ale to na sali gdzieś w klubie? Pod Stokrotką. Pod Stokrotką. Tak. No i tam był ten główna siedziba Pentagonu, nie? Tam się szybciutko to podziało. Myślę, że jutro będzie podobnie. Będzie knockout. Z kim można zawrzeć sojusz taki chwilowy, żeby przejść chociaż pierwszych dwóch przeciwników, żeby wyeliminować? Jakie są możliwości? Właśnie najgorsze jest to, że ja nie wiem, komu ufać. Nie wiem z kim. Nie dogadywałem się w sumie jeszcze tak z kimś na 100%. Tam jakieś rozmowy było tutaj z Bagietką, może coś tu z Deczmanem, tutaj ten chciał, ten, każdy po trochu, ale ja nie wiem jeszcze w sumie, jaki ma mieć plan to. Co będzie, to będzie. Ja tam, mogą nawet na mnie w trzech lecieć, nawet lepiej to tam nie będzie, nie? Właśnie, chciałem cię zapytać, czy nie obawiasz się zdrady, bo gdzieś tam nagle się okaże, że zostałeś faworytem, wszyscy postrzegają cię jako faworyta, no mówią, no dobra, to go eliminujemy, dziękuję, do widzenia. No tak, może tak być. Myślałem nad tym, miałem to z tyłu głowy, ale mówię, no, co będzie, to będzie. Nie wiem nawet, bo to jest innowacyjna formuła. Nigdy czegoś takiego nie było, że każdy na każdego w 5 osób. Więc zobaczymy, jak to się potoczy, nie? Jestem bardzo ciekawy sam. To jest najmniej groźny z tego towarzystwa? Jówko, no, bez przesady. No Jówko, widziałem dzisiaj jego tarczę. On, nie wiem. Może nie chciał nic pokazać. Jak Jówko przetrwa minutę, naprawdę będę w szoku. Naprawdę będę w szoku. Wydaje mi się, że Jówko to w ogóle spłynie gdzieś na boku. No i my sobie zostaniemy już tam w czwóreczkę. Największe szanse ma na kartach, największe szanse ma Noraz, to prawda, no waży 160 kg. No właśnie, Noraz doszedł i co? Zamiana zawodnika w ostatniej chwili wyprowadziło się trochę z równowagi, bo jednak no, przepychać się z koniem w klatce to jest roboty troszkę, co by nie powiedzieć. Ja wiem, że zasady K1, okej, ale jednak wiesz, no. Nie, no ja sobie gadałem z Norazem na backstage'u, dla mnie w ogóle jest to zmiana na plus. Gadałem sobie z nim i od razu mu powiedziałem, że w niego wlatuję. On jest pierwszym celem? Myślę, że tak. Nawet mówię, dla mnie jest to lepiej. Biorę sobie największego, jak wygram z największym, no to już później kto tam zostanie? Bagieta, Dutchman? No nie, no to już łatwiutko później pójdzie. Tylko Noraz do wyeliminowania. Tak, słuchaj, zrobiliście największą zadymę na pierwszej konferencji. Ludzie się łapali za głowę, mówią, nie no, to już przekracza wszelkie granice. Jakie ty miałeś reakcje od znajomych, przyjaciół, w ogóle z całym tym medialnym występem swoim? No słabe, ja też w ogóle uważam, że to było... Jakby, no też uważam, że to było słabe. Trochę szkoda, że mnie posadzili akurat na ten panel, bo jestem tak naprawdę z tym kojarzony teraz, z tą patologią, co tam się działa. No ale no, to są freak fighty, nie? No tutaj się musi dziać. Też to po części rozumiem, no ale i tak, moim zdaniem była lekka przesada. Ja tam sobie siedziałem cicho, grzecznie, gościu we mnie biegał od tyłu, to też jest chujowe zachowanie. Zostajesz w freakach, jak źle pójdzie? Myślę, że tak. Myślę, że zostanę, ale nie pójdzie źle. Pójdzie dobrze? Pójdzie dobrze, zostanę we freakach. Myślę, że zostanę. Ale to będę mógł tak naprawdę jutro dopiero powiedzieć. Nie wiem, jak się potoczy waleczka. Zobaczymy, czy to jest drugi Tazi i czy to będzie objawienie turnieju. Oglądajcie niesamowite wydarzenie w postaci walki, każdy na każdego. Zobaczymy, kto z kim się dogada, kto ma umiejętności negocjacyjne. Dax, dziękuję bardzo. Dziękuję.